Kuba, jakie to uczucie wygrać w Bełchatowie za 3 punkty, 3-0, gdzie Skra dzisiaj no, miała nóż na gardle, musiała wygrać to spotkanie, a my no, zamknęliśmy jej te marzenia. No, na pewno jest to super uczucie. Skra musiała wygrać, byli pod presją, grali bardzo dobrze, ryzykowali, ale my zagraliśmy swoją siatkówkę, to co trenowaliśmy i to przełożyło się na wynik meczu. Trener przed meczem mówił, że te dwa mecze posłużą mu, żeby zobaczyć zawodników, udoskonalić te elementy, które nam szwankowały przed playoffami. Co dzisiaj według Ciebie mogliśmy poprawić? Wydaje mi się, że dobrze zagrywaliśmy, mimo że było kilka błędów, to nasza zagrywka jest na bardzo wysokim poziomie. Na pewno do poprawy jest blok obrona i myślę, że w playoffach będzie wyglądać to już bardzo dobrze. A co nas stać w playoffach? Na złoto.